Kuki dzisiaj sobie sprzedaje LPS. Wszystkie LPS są wystawione na OLX-ie. Standardowo link do mojego OLX-a jest w opisie. No i bez przedłużenia zaczynajmy. Pierwszy patyk jest najdroższy. Kosztuje on 10 zł. Jest to taka sarenka. Jest ona w dosyć złym stanie, bo ma rdze. Poza tym jest czysta. Wygląda tak. I ma dziurkę. Jest w dobrym stanie, tylko ma lekko strapany nosek. I to rdze. Wszystkie patchopy już umyłam, więc ich stan się nie zmieni niestety. Teraz pokażę petki za 7 zł. Za 7 zł sprzedaję tego bubra, który jest w idealnym stanie, gdyby nie ten zdrapany nosek. Ale on nie przeszkadza, bardzo go lubię i ciężko go sprzedaję, ale go sprzedaję. Ma dziurkę. No, bardzo dobrym stanie jest, tylko ma lekko zdrapany nosek. No i za 7 zł również tego patchopa z włosami. Wygląda tak, jest też w idealnym stanie. Ma czerwony magnet. No i on ma straszne kołtunele. Tak. Teraz patchopy po 6 zł. Po 6 zł jest taka ważka. Ma ona bardzo dobry brokat. On w ogóle nie jest ani trochę zdrapany. Jest w idealnym stanie. Wygląda tak. I ma dziurkę. Następnym LPS-em po 6 zł jest ta lama. Jest ona również w idealnym stanie. Gdyby nie to, mała ryska na nosku, którą nawet nie widać. Ale to chyba nie przeszkadza. Sorry. Ma dziurkę. No i jest w dobrym stanie. No to ostatnim patchopem jest taki oto ptaszek. Jest również za 6 zł. Mam piękne oczy. Mam go brudy na czółku, no i troszkę z tyłu, ale nie jest to aż takie złe, dlatego jest bardzo wyceniony i ma dziurkę, znaczy trzymadełko. I ostatnim petkiem również po 6 zł i w ogóle ostatnim petkiem jest taki żółwik. Wygląda tak. Mam dziurkę, no i jest uroczy, ma ładne oczy. Jest w idealnym stanie. Więc bardzo serdecznie zapraszam do zakupu tych wszystkich figurek. Każda figurka czeka na nowy dom. Wszystkie informacje podane są w opisie. Oraz w opisie na OLX-ie. No to papatki.